Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. Moi drodzy, miałem przerwę od... Chociaż nie. Miałem przerwę od nagrywania, faktem. Czemu mam tu win streak minus 17? Co tu się stało? Ej, what the fuck? Ja dobrze widzę? Ej, coś się chyba pobugowało. Coś się chyba spieprzyło. Nie wiem, nie grałem na tym koncie, grałem na tym faktycznie. Tu ile mam? Minus 2. Mniejsza. I moi drodzy, tak. Od nagrywania, no, miałem dosyć sporą przerwę. W ogóle dużo takich, no, złych rzeczy o sobie powiedziło. Ale ogólnie sobie to zaraz wyjaśnimy. Dzisiaj sobie zagramy Judas. Judas serduszko. Kurde, ten Judas mnie korci. Nie wiem czemu. Może przez ten Book of Burial, ale naprawdę mnie korci. Chyba, że może Azazel. Nie no, lecimy Judasem, zaraz wam wszystko wyjaśnię, co się działo. Ogólnie byłem na urlopie, moi drodzy, i... Oj, chciałem się podrapać za uchem, dobrze, że tego nie zrobiłem. Byłem na urlopie, ogólnie ja sobie kupiłem konsolkę tego Asusroga i teraz tego Isaaca trochę tam właśnie sobie cisnę. I właśnie byłem na tym urlopie tydzień czasu. I niestety, ale się odzwyczaiłem od nagrywek. Dodatkowo miałem tam delikatne problemy. No, rodzina, wiadomo, każdy tam jakieś ma różne wygibasy. Co to może być? Hermetymezis, okej. Okay. Szansa odbijające łzy, to może być spoko. I tak właśnie powiem wam osobiście, że przeszła mnie myśl... może to dziwnie zabrzmi, ale właśnie nawet, żeby nie zamknąć kanału. Ostatnio miałem dosyć spory natłok obowiązków, zresztą nie tylko obowiązków, ale niestety dosyć takich, wiecie, przykrych rzeczy. Ale na szczęście, no, sytuacja się dosyć spoko wyjaśniła i na szczęście, no, kanał zostaje, chociaż naprawdę, no, już byłem w lekkiej depresji, że tak powiem. No, ale na szczęście się nie dałem, na szczęście kanał został. Belzebub i Spider Baby, no... Może kiedyś. No, więc tak w ogóle. Czy ja wziąłem już item? Ej, nawet nie wiem, czy ja wziąłem item. Chyba nie. Wam też runcha już był. What the fuck, ej. Tam był już też run. Usunięte łzy. To dupy item. Wcale nie było Wurf, naprawdę nie było Wurf. Czyli tak, no treasure room już mamy wzięty. Był Hermetymezis i bodajże właśnie trochę serduszek było. Dobra, kupy zrobione. Kupeczki zrobione. No i tak sobie na tym urlopie ogólnie siedziałem i ogarniałem sobie tego Isaaca, trochę sobie tam grałem. Powiem wam, że wciągnąłem się w Vampire Survivors ponownie. Naprawdę dosyć mocno i siedziałem i katowałem tą grę. I zastanawiam się nawet, czy przypadkiem by jakiejś tej sobie serii nie zrobić. Ale to... Może kiedyś jeszcze wrócimy. Tak samo jeszcze myślę, że Noitka może w... Kurde, no. W niedalekiej przyszłości właśnie Noitka może znów wrócić do nas na kanał. Ale wy chyba Noitkę lubiliście, więc... W sumie żadna strata. Bez pół serduszka. O, jest spoko. To jest coin. Kolejne pół serduszka. Możemy sobie coś kupić. W sumie no nie mieliśmy tego przedmiotu. Więc jak najbardziej możemy sobie kupić. Jeden umysł. Niebieskie pająki muchy zadają podwójne obrażenia. Sojusznicy z rodziny pająków much są silniejsi. To jest spoko. Gdybyśmy trafili Gapiego. Ja wiem, że o tym Gapim non-stop gadam, ale Gapi tutaj to by był naprawdę świetny itemek. Czy tu może być Secret Room? Może... Może. To czy tu może być? Tu też może być. Próbujemy. No i było. O, Lucky Penny, świetnie. Zawsze jakiś luck up. Dużo z tego lucka dużo tam nie ma. Zero całe, więc jak najbardziej spoko. Jak najbardziej spoczy. Kurde, faja. No mówię, no jednak ta przerwa od Isaaca, no to widać, że to jednak daje się we znaki.
jest najgorsze, najgorsze moby dla mnie. Pająki skaczące z nienacka. O, właśnie tak jak te. To jest po prostu dla mnie coś... coś złego, coś złego. Naprawdę mega złego. Nie liczę na tego boss rusha. Nie powiem, jak to się skończy zaraz. Jak zrobię... Właśnie, miałem jeszcze moda ściągnąć, zapomniałem o nim. Naprawdę mi dosyć sporo doradzaliście tam, jeżeli chodzi o te boss rushe. Jak najbardziej tam bodajże boss rush counter się przyda. To może być bardzo fajny przedmiot, czy przedmiot mod. Mod, który może mi dosyć mocno pomóc, jeżeli chodzi o falę. Kurde, zapatrzyłem się. Jezu, mi całe serce zabrał? Miałem tyle serduszek. I dupa? Naprawdę? Dramat. Dramat, dramat, dramat. Czy tu może być secret? No może być secret. Niestety nie było secretu. Ani tu, ani tu. Dobra, idziemy stąd. Dobra. Ciebie to powinniśmy szybko ogarnąć. Dobra. Ty jesteś łatwy. Oby części takie bossy, naprawdę, oby części takie bossy. Dobra, jest Mother. Zasięg, szczęście, serce, duszy, spoko. Liczymy na Devil Room, mimo iż mamy tylko jedno serduszko. 5 minut, jedno piętro, lipa. Jeszcze seller. O Jezu. Jeszcze seller. Naprawdę, te solary są ciężkie. Dobra. Jadło. No, ty świnio! Ale to było chamskie. Ale to było chamskie. Telepies. The secret room. I teraz przydałby się również bam. Również bam by się przydał. Tu nie ma nic. Nie ma nic. Bateria? Nie. To nie dla mnie. Patrzę, czy nie ma może żadnych skałek właśnie z X-ami, ale chyba też tutaj nic nie ma. Chyba tutaj też nic nie ma. Och, pięknie walnęło. Uff. Jebło oporowo. Weź się zabij. Dobra, Book of Belden się naładowało. Serca mnie dajcie, serca mnie dajcie. Za bombę. Urf. Może być. Może być. Tylko żeby się nie zranić, żeby się nie zranić. Serio. Przeporuszają się szybkim, spiralnym wzorem, widmowe łzy, 1,5 zasięgu. Może nawet bym to wziął, ale... nie mam jak. Nie mam jak. Jest boss. I... damy radę. Próbujemy. A, to matko. To jakiś czarny hunt. Nie, co za dziadostwo. Ma, tuje pająkami. Mówię, to jest dla mnie boss loteria, nie? Nie robię takich bossów. Właśnie, ale chyba nie wali brimstone'em. No, może nie będzie tak źle. Dobra, poszło. I jest śniadanko. Jest śniadanko. Dobra, idziemy oczywiście do Devil Roomu. Jest super bam! Biorę. Powiem więcej, ja wezmę nawet i to. Liczę na Gapiego, liczę na Gapiego. Naprawdę liczę na Gapiego. I liczę, że zaraz bam mi odda te serduszka. Mega na to liczę, bo jak mi tego nie odda, to będę w no, mocnej dupie. Nic? Nie dasz mi? Weź, daj. Jest czarne serduszko, no dobra. I tutaj w Secret Roomie również było sporo tego. To było tego sporo. Bam, ja normalnie cię wykrakałem dzisiaj, naprawdę cię wykrakałem. Zbieraj, zbieraj, przyjaciel.
Co ty, dajesz mi czerwone? Pająka mi dałeś, no bam, naprawdę. Odwaja twoje klucze, nie chcę. Deportuje cię do bossa, nieznana pigułka. 48 Tower Energy, świetnie. Dobra, podwaja moje klucze, na razie tego w sumie nie chcę. The Emperor, to się może przydać. Kurde, ale naprawdę mało mi tego dał. I teraz jest mi przykro. Bo mam mało życia. Powiem tak, mało jak na mnie. Ja bym musiał mieć ze 20. Może wtedy coś by się udało. Liczę na Gapiego. Liczę na Gapiego, bo Gapi naprawdę może tutaj nam zrobić mega robotę, jeżeli chodzi o kombo z tym przedmiotem. Jest treasure room. Przy użyciu zwiększa bądź zmniejsza losowe statystyki, losowe łzy w obecnym pokoju. Psuje wyświetlany sprite i muzykę. Okej. Okay. Miner. Mogę to... A, to nic nie daje, tylko... Okej, okay, psuje sprite, świetnie. O, to świetny, kurde, przedmiot. No nie, nie fajnie. Wiesz, mam. Zobacz, coś nic nie dasz, ty chamie. Ty chamie z wąsem. Tu był jeszcze sklep. Bam, nie możesz tego ugraść. Nie możesz tego ugraść, nie? Ujawniał kod piętra. Lipa. Lipa. Kurde, no półtora serca to naprawdę nie jest dużo. Znaczy, na takie pokoje to w ogóle nie jest dużo. Bardzo mało bym powiedział. Skąd w ogóle się to wzięło? Nie wejdę nawet tutaj, bo nie mam jak. A ten steleportował bodajże nawet do Secret Roomu. Dobra, wchodzimy tu. Prowadzony wzywał w tym pokoju, plus 3 zasięgu. 40 obrażeń, to jest Necronomicon. Daje efekt mapy, skarbów, kompasu lub niebieskiej mapy na obecne piętro. Daje tylko efekt, których jeszcze nie posiadasz. Jeżeli wszystkie te efekty są aktywne, dostajesz efekt X-rayu w oczach. Okej. Okay. Dobra. Kupłam, świetnie. To nic tam mi tak nie daje. Tu jest miniboss. Tu jest miniboss. I tu dosyć taki nieciekawy boss. To nie jest trudny, nie? Ale jak się go tylko potrafi unikać, to naprawdę nie jest trudny. Dobrze, to nie jest ten... To nie jest trudny boss. Nie wszystkie pick-upy i skrzynki wrogów, nie bossów, bomby. No nie, to nie dla mnie. Kurde, no lipa. Mega lipa. Naprawdę nie jestem zadowolony z tych przedmiotów, co ja mam wam powiedzieć. Tu już nic nie weźmiemy. Dobra, jestem skłonny to kupić. The Lovers. Śmierć. Tego nie mogę kupić. Mogę jeszcze kupić to. Tak, też lipa. Też lipa. Teleportuje cię do pokoju bossa. No. Naprawdę nie ma nic ciekawego. Totalnie nie ma nic ciekawego. Idziemy sobie jeszcze klucze tylko podwoić i spadamy z tego piętra. No i tak już na boss rusha naprawdę nie zdążymy. Ja się już nie spieszę. Czy to mi coś da? Chyba nic mi nie da. No i mamy jedno serce. Jedno serce, które musi nam wystarczyć. Zaryzykujmy. Może coś jeszcze będzie. Niestety nie. I lecimy. Lecimy niżej. X-ów też tu nie widzę. Nic nie robię. Dobrze, że jeszcze w kolce nie wpadłem. To były jaja. Ciężki będzie ten run. Będzie naprawdę ciężki ten run. Nawet sobie włączę to, żeby nie spartolić tego. No właśnie. No właśnie, o to chodzi. Zapomniałem, że one strzelają. Pół serca. O! Hahaha.
No, powiem wam, że jestem obsrany w tej chwili. Jestem mega obsrany. Jeszcze jestem w tej chwili bez Book of Burial. No, to może być ciężkie, naprawdę. Uuuu, już miałem śmierć w oczach. Kupkę wybić i jest git. No ale dlaczego wy mi nic nie dajecie? Jezu, to jest lipa. Lipa, totalnie ten run jest lipny. Znaczy, fajnie się zapowiadał, ale teraz jest lipny. Możemy sobie zmienić wygląd, no ale nie mam innego wyglądu. To jakieś pilsy. No, something's wrong. Pills down. Dramat. O matko, i tu będzie jeszcze jakaś walka. Tu będzie jakaś walka, zobaczycie. Nie? Nie. Piggy bank. To przedmioty. Może 500 kart. No nic tu nie ma dla nas. Totalnie nic nie ma dla nas. Liczyłem jeszcze na coś tutaj, ale widzę, że sobie policzyć tylko mogę. Jestem skłonny nawet ci oddać trochę kluczy. Pół serca, no bam, daj czarne, no dziękuję, półtora serca. Dawaj dalej. Jeszcze jedna skrzynia, o, bam, dajesz. Żeby teraz przypadkowo nie wejść w coś i będzie dobrze. No, jeszcze coś dasz? Ta skrzynka. O, to może być ciekawe. My odbijających łez nie potrzebujemy. Jeszcze jeden ci dam. Też szara. Dostaliśmy trochę kasy. Dostaliśmy trochę kasy. Myślę, że spoko deal. W szczególności, że no, nie oszukujmy się, ale i tak nic lepszego już nie dostaniemy. Nic lepszego już nie dostajemy. Zejście w dół. Oczywiście nie chcemy, bo stracimy cały treasure room i tak dalej. Lepiej, nie? Nie pamiętam, co daje. Wooden cross, o! 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 O, kochani, my trochę dostaliśmy tych teraz serduszek. Ej, to my się jeszcze wracamy. My się jeszcze wracamy. Teraz możemy coś przehandlować. Coś możemy przehandlować. To chyba nawet nie było co. Tu nawet chyba nie było naprawdę co. Do przedmiotu za pokonanie bossa zamiast jednego, tylko jednego możesz wziąć. No właśnie, to w sumie nie ma co nawet wziąć. Piggy bank? Nie! Fuck, nie chciałem tu wejść. No i straciliśmy jeden przedmiot. Przysięgam wam, że nie chciałem tu wejść. Ale dupa blada. No nie. Ej, to może jeszcze na boss rusha zdążymy. Jeszcze może na boss rusha zdążymy. W sumie jakbym się teraz pospieszył, jakbym znalazł treasure room, to jest szansa. Jest szansa, naprawdę. No weźcie, kolejarze. Kolejarze. Kolejusz. Pokój się, kolejarz. Kurde, no zły jestem. Zły jestem, że mi tak to zaskoczyło. No z własnej głupoty trochę przyspieszyłem. Nie chciałem, no ale przyspieszyłem. Nieświadome to było. Nieświadome, przyjaciele. No naprawdę. Po tym... No i zaraz wszystkie serduszka potracę. Trochę więcej kluczy, no bierzemy. Ale powiem wam, że ten bam to tak niechętnie daje nam te serduszka. Naprawdę niechętnie. Teraz muszę patrzeć, że tutaj cały czas ten kanonek sobie strzela. Drugi kanonek jeszcze jest.
Guppy Herbal widzę, że też... On się jakoś dziwnie ładuje. Ja wiem, że go można w ten sposób nawalać. Tylko mówię, ja znając swoje szczęście, to ja zaraz zamiast walnąć herbalem, to ja walnę sobą. I się skończy. Ło, ale walnęło. Ooo, ole. Dobra, wszystkie. Więcej kluczy jest? No jest. Nawet jestem skłonny wejść tutaj. No nie było urw. Nie było urw. Teraz naprawdę już nie wiem, ile mam serduszek. Rastam tymi sercami jak głupi. Może to nie jest też dobre. No bez jajec, totalnie. Nie sraj tymi muchami, cwaniaczku. W ogóle ten herbal zatrzymuje, z tego co widzę, pociski. Mam serce. No nie, no naprawdę. Widzicie, wredny bam. Ale sklep to na pewno zaliczymy. Chyba się spalił debil, dobra. Na szczęście się debil spalił. Losowy pick-up. Szybko strzelam, no tak, świetnie, tears down jeszcze. Jeszcze tears down, pewnie. Nie, już niestety nie zdążymy na boss rusha. I nawet się udało bez DPS-a. Widzę pająka, mi dajesz ty cymbaluchu. Ej, ale co ja gadam, że ja na boss rusha zdążę, jak nie ma opcji, że zdążę, przecież boss rush jest jeszcze na dwóch niższych poziomach. To ja pierdzielę. Ej, coś mi się uwaliło. To nie jest, to nie będzie matki. To dopiero cavesy. Nawet nie ma opcji, ej, dobra. Już nawet chciałem się challenge'ować, ale... Dobrze wyszło. Dobrze wyszło, że się nie challenge'owałem. No, no boss rush nie ma opcji nawet. Nie ma opcji. No kurde, naprawdę, no jaja sobie robicie. Szybszych i dajcie tutaj. Jeszcze szybszych. Jeszcze musisz. Widzę, że spartoliłem sam. To gra mi utrudnia. Dobra. No. Zdechł, na szczęście zdechł. No bez jaj. Naprawdę te pokoje są paskudne. Jeszcze ty mi tu potrzebny. No teraz leci tych kluczy więcej, faktycznie. No serio, wybuch łez. Oh. Nie no, w ogóle wszystkie przedmioty z treasure roomu są tak do dupy, że żal dupę ściska. Jedyne jakiekolwiek sensowne przedmioty dostaliśmy ze sklepu i z devil roomu. Tylko. Tylko i wyłącznie, to jest śmieszne. Seed jest do dupy. Ten seed jest do dupy, naprawdę. Jeden z gorszych seedów i naprawdę straszne, koszmarne te rumy są. Speed down, dzięki. Tego mi brakowało. Wszystkie w ogóle pilsy negatywne. To jest dramat. To jest dramat. To jest dramat. Dobra, pizdło. Żadnych kamieni z X-em niestety nie widzę. Można iść. Chociaż tu jeszcze jest jeden... O! Tu w ogóle była skrzynka jeszcze, no tak. W niej też nie było rewelacji w sumie.
Dobra, nie trafił. To było szybkie. No tak, teoretycznie do challenge roomu możemy się dostać za pomocą właśnie bomby. To już nie jest głupie. Tylko nie chcę mi się tak dookoła zapierdzielać. Dobra, walniemy tu. Zmniejsza opóźnienie wystrzału lewego oka o 28%. Naprawdę! I gałgany. Nie wiem, ile mam życia. Nie liczę tego. Boję się trochę, powiem wam. Trochę się boję. Ta? To dopiero pierwsza fala. O. A? Widzę, jaką on ma prędkość. To jest coś śmiesznego. Gapis herbal naprawdę mi ratuje dupę. Oho, dobra, ale na raz zostanę. Wiem, że kolejny boss jeszcze będzie. Też nie. No jej. Ojej. Ojej. To może być secret. Nie może być secretu, bo secret już był. Shiro. Popraw się. Popraw się, Shiro. Czy w sklepie było coś takiego ambitnego do kupienia? To jest dobre pytanie. Tears Down to jest jedyne ambitne, co możemy tu znaleźć. 11 bomb, możemy się pokusić o znalezienie treasure roomu, który może być w teorii tu. Nie ma. Takie podstawy, nie? O, shit, za późno trochę. On jest easy. Jak się zna na niego sposób, to jest easy. Że mi też w prawdziwym życiu mucha lata po pokoju. Kurczę, mucho. Ja ci zaraz DPS-a zadam. Czerwoną łzą. I wpięty pójdzie. Devil Room, świetnie. Bam. Czarne serduszko, proszę. Dzięki. Infested. Dobra, Tears Up. Shot Speed Up. Odzyskaliśmy chyba to, co straciliśmy w sumie. Żadnego czerwonego serca nie mamy. Posiadane monety. Siostra Madzia, sojusznik z długimi łzami. Możemy walczyć z diabłem? Nie możemy walczyć z diabłem. Nie biorę, bo no mówię, nie podoba mi się ten Devil Room. Idę sobie w cholerę. Nie wiem, ile mam serduszek, no... W sumie bym został teraz z półtora serca. To może i lepiej, że ja tego nie wziąłem. Teraz bym płakał. No, wierzę, miał pół serca. Ta? Nie lubię takich pokoi. Jestem nawet skłonny za chwilę spróbować zrobić bossa od razu. Mamy w sumie Book of Belial naładowane. Możemy próbować bossa. Jeszcze matki nie będzie. Może nie byłoby głupim sposobem jednak jeszcze wejść może do jakiegoś roomu. No szkurw! Ja dzisiaj jestem lama, totalna. Nie wiem, jakoś nie widzę tych kul. Nawet pająków nie widzę. Ani much.
Franków to nigdy nie widzę. Weź zdechnij już. No, pająki z Brimstone'em. To nie jest dobre. Dobra. Te potrójne dziady też nie są dobre. Kolejne monety. Niebieskie piguły, nie pamiętam co one robiły. Nie wiem czy ja w ogóle nawet je mam. Ale bym się wpieprzył? Czarowuję wszystkich w pokoju, okej. Romansy. No i tu jest Steve's Down, okej. To świetne, świetne piguły. 3 bomby poszły w cholerę. Jezu, no nie mogę ich trafić w ogóle. Ani razu. O, trafiłem pierwsze z serca. Świetnie. Przynajmniej profit taki, że czarne serce zrobiło swoje. To będę wyczyniał swoją całą mapę. No świetnie. Zrobiłem to celowo. Zrobiłem to celowo. A co jest treasure room? Wiecie, ja dużo tracę właśnie na takich pokojach z pułapkami. Z rogi Lokiego. Naprawdę, no naprawdę są tak do dupy przedmioty. Co mi po szansie? No nie wiem, co mi po szansie? Nic. Żałuję trochę, że nie wziąłem do tego przedmiotu, który nam dawał właśnie tym więcej kasy, tym więcej DPS-a. Liczę, że sklep mi naprawdę dużo da. Sklepy to są moje naprawdę chyba jedyne szanse na jakiekolwiek dobre przedmioty. Dobra. Dobra. Next. Serduszko, chodź. Serduszko puka w rytmie czacza. Firo, jeszcze traf. Dobra, kolejny padł. Hop. Ja się mega skupiam na tym, żeby tych... żyć tak głupio nie tracić, ale naprawdę to ciężkie. No w kurde. Defaja. Wiedziałem, że już chyba gorszych piguł nie może być. Chyba zostały tylko te dobre. O, próbowałem przechować do 4 czerwonych serc. To mi nic nie da. To mi nic nie da. Próbowałem ci trzymać 2 aktywne przedmioty. To może być spoko. To może być spoko. I nawet niestety z tymi przedmiotami nie jest dobrze w sklepach. Nawet to nam nie idzie. Nawet to nam nie idzie. O Jezu, nie chciałem tego. Głupio tracę serca. Tu jest bocisko, bocisko. Próbujemy, uzbieramy 3, jeszcze uzbieramy 3. Kurwa, wiedziałem. Kto wymyślił takie gówno? No tak, i po Devil Roomie. Zdechnij. Umrzyj! Serio, monetki. Bam, ty też nic nie dasz. Mam 3 laka i nie mam nic ciekawego. No ludzie, dajcie żyć. Dajcie żyć. Tragedia. To jest tragedia.
No nie wiem, czy próbować The Emperor odpalać. Jeszcze grid, no pewnie. No i po Devil robię świetnie. Jeżeli mam czerwonych serc, to nie mam jeszcze czarnych serc. Nie mam nic w sumie. Dużo straciłem tych serduszek. No bez jaj, ty jesteś jakiś kurwa... mędowaty. Dajcie życie. Nie, nie mam... Jedno serce, no to... Judas w pełnej okazałości, no. Nie wiem, czy tu matki nie będzie, bo te języczki, czy tam co to jest, bardzo często właśnie występują z matką w akompaniamencie. Ciekawy pokój, nie powiem. Nawet nie jest głupi, tylko jest fajnie zrobiony. Trzeba się cały czas tutaj pilnować, żeby głupoty nie zrobić. No. No to za świństwo. Lucky Penny, czwarty Lucky Penny, naprawdę? I nic ciekawego. Klucze mi drapią. Chciałeś klucze, masz klucze. Chciałeś Shiro klucze, masz klucze. Oj, to był bardzo taki niemiły. Myk. Już myślałem, że da mi pająka. Prawda, ten bam jest dzisiaj okrutny. Ten bam jest dzisiaj okrutny. Kubi Chabi Chiba. O nie! Zepsuła mi się kupa! Miałem kupę obronną. Teraz już nie mam kupy obronnej. Nie mam żadnej kupy obronnej. Niedobrze. Ile ty tego nawalasz, ty, przyjaciel? Przyjaciel, ty się uspokój. Chubi Chabi Chiba, uspokój się. No patrzcie, jaki gałgen. Ile tego nasrał. Itemy mi dawajcie, a nie. Itemy, proszę. Dobra, robimy to w ten sposób, że... Dzięki. Daj coś, bam. Daj pan. Dobra. Idziemy na bossa. Zanim bossa w sumie zrobimy, tu jest jeszcze pokój. Też nie wiadomo, jak się skończy. Być może nas te pająki upłuką. I tak może być. Ty, pan pajączek. Spokój się, pan. Myślałem, że kolejna będzie skrzynia z kolcami. No, dziękuję. Bam, jak ty mnie teraz skrzywdzisz. Nie, dawaj, bam. Dajesz. Challenge me, to jest 100 obrażeń, ok, osłania całą mapę, to może być ciekawe. Po co ty mi dajesz czerwone serce? Pretty fly. Uuu, the sun, dobra.
To tutaj już nawet nie ma co teorii. Tutaj nawet nie ma już co w tej chwili odsłaniać. Pójdę do tego Sacrifice Roomu. I użyję ten Emperor i wskoczę do bossa. To adekwatne będzie akurat co do naszej sytuacji. No pół serca to zawsze niecałe, prawda? Pół serca jeszcze jestem w stanie zaryzykować na przykład za item Gapiego. No Gap to naprawdę byłoby coś tutaj mistrzowskiego. Cały pokój, oprócz wszystkie zbytki serca. Czarne serduszko, świetnie. Cesarzowa. To też fajne. Krampus? No jaja, wy robicie teraz ze mnie, prawda? Wyskoczy Head of Krampus, to jest w ogóle dupa. On się wpieprzył w te tekstury. Gnoju! Nie rób tak. O nie. Chciałem serduszko. I Head of Krampus widziałem. Deportuję cię do sklepu. Head of Krampus. A mogę mieć to przedmiot przecież, no tak. The Emperor czy Ermita? Ermita. No wrócę tu. Może być Error Room. Niestety. Dobra, idziemy na bossa. Idziemy na bossa. Mamy Head of Krampus. W sumie dobrze, że mamy te dwa przedmioty. Head of Krampus teoretycznie może one-hitować bossa bez problemu. To może być ciekawe. Trzy staki to nie jest dużo. Dobra, tu jeszcze ze Sanną wskoczy. Ło, lipa! Kontrolem się zmienia, kurde. Jezu, nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie słyszę! Zdechnij. Ta mapa mi się jeszcze rozszerzyła. Dupa jasna, szybkostrzelność, dobra, tips up. The stars do sklepu, okej, okay. Dobrze wiedzieć. Nie no, biorę the sun. Znów straciliśmy dużo serduszek. Nie jestem dumny z tego rana, naprawdę nie jestem dumny z tego rana, bo dało się go znacznie lepiej zrobić. Dobra, to jest secret. Zgaduję, że w sklepie będzie na przykład... na przykład... Boże, jak on się nazywa? Świetnie. Nic nie dasz? Debil. Że w sklepie, moi drodzy, będzie... Grit. Da mi z nim sale'a. Jest zazwyczaj. Mi teraz Steam Sale jest potrzebny. Co i bam. Łzy podnożają za słupem światła, dopasowując się do zmiany kierunku. Nie wiem, co to jest. O Jezu, to może być ciężkie. Może być ciężkie, ale i ciekawe. Obstawiam, że będzie właśnie grid. Uuu, nie ma grida. Dobra. Pilsy możemy wziąć. Devil. Ten Head of Krampus, powiem wam osobiście, że mnie jakoś nie powalił.
Możemy wziąć. Użyjmy. Pretty Fly kolejny. Pięknie. Beat down. To już nie pięknie. Na pigułkę. I up. Ja wam powiem tyle, że ja tego chyba Krampusa nawet zostawię tutaj. No, nie powalił mnie ten Krampus. Chciałem, że będzie mocniejszy, ale niestety. Judgment. W sumie to i tak już będzie końcówka. Może jeszcze coś rzuci. Karta. O, spoko. Dzięki wam. Zacząłeś w końcu wam coś naprawdę dawać. Brain pick up każdego rodzaju. Pills down, świetnie. Telepills. Nie chodziło mi o to. Dobra, tworzy żebraka kolejnego z Judgment, ale to już jest serduszkowy żebrak. Tego już nie chcemy. Tego już nie chcemy. Hello Krampus zostaje. Bóg w belie zabieramy. Idziemy stąd w cholerę. Kolejny żebrak w ogóle. Tego to nawet można by było zabić. A nic nie dał. Nic nie dał Achmyta jeden, no. Coś nam DPS-y chyba spadły? Mi się wydaje. Wydaje. Dobra, tylko tak, jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem niestety. Zapomniałem zdonatować. 19 monet to nie jest mało. Dobra, wszystkie poszły. Wszystkie poszły, lecimy dalej. Tylko może zamiast bossa od razu opójdziemy sobie jeszcze tamte miejscówki przeszukamy. Challenge room nawet jeden. Ta karta. Jestem skłonny nawet zaryzykować. I zarąbiście. Lovers. Może automat do gier. Serio? Jest zamknięta, ale da się do Elite Roomu wejść przez Secret Room. Biorę. O nie, monstro. Lepszy monstro. It happens, no! Nie lubię tego monstru 2. O Jezu, jeszcze nie ten. Tylko nie ten. Te ciałka tworzy, dziad jeden. Nie tylko zresztą. Nie tylko. Dobra. Uff. No i znów możemy znajdować. No to ten Elite Room, no. 2 na 10, no. Ale grunt, że mamy kolejny kontenerek. Jeżeli teraz Devil Room by nam się trafił, to wątpię, niestety. Niestety w co wątpię. No jedno serduszko tylko takie na zapas. Nie jest dużo. Zaraz je stracimy zresztą. Dobra. Noż! He's down. No jeszcze moje ulubione osobniki, no. Jaja sobie robicie ze mnie, naprawdę. Dramat.
Something's wrong. Something's wrong. No i teraz mam zagwozdkę. Co mam zrobić? Iść dalej? Szukać? No i zero. Nie mam żadnych serduszek na zapas. Proszę. Czarny. No czarny. Tu panie będzie czarnego. Stopa mamy. The devil wolę. No daj to serce. Daj to serce. Ty chamie. No żadnego nie chcę serca mi dać, no co za menda. Co za menda. No nie wiem co mam zrobić, nie wiem co mam zrobić, no. Tu w teorii mogę jeszcze iść do... Mogę iść jeszcze do pokoju. Do sacrifice roomu. Ale co mi to da? Nic. Sklepu na start piętra. No dzięki łaskawco. Pół serca psu w dupę. Zostawię The Devil. Ja wolę diabła. Nie no, nic bym z tym nie zrobił już, naprawdę. Nic bym z tym nie zrobił. Że automat do gier. No mogę spróbować jeszcze zagrać. Może jakieś serce wyleci. Mamy dosyć sporo tego laka, nie? Ale widać, że to... No lipa! Totalna lipa, jejku, no naprawdę. Ciężko w tym ranie cokolwiek ugrać. Ja wiem, że też robię sporo błędów, jeżeli chodzi o moją rozgrywkę. Ale to jest porażka. To jest porażka. Będę spróbował coś ugrać, naprawdę na tych automatach. Jakiś Pretty Fly by się przydał. No nie, no nie chciałem tego wziąć. Bam, serce nie pająk. Nie wiem, czy to może pająk wyskoczyć, czy nie, dlatego tak strzelam. Jestem porąbany. No właśnie. Nie może wyskoczyć. Mucha, nie pająk. Jak ja jestem kurwa upośledzony, to tylko ja to wiem. Nie chciałem tego zrobić. No i The Devil straciłem. Świetnie. Jestem genialny. Po prostu naprawdę czasem to ja siebie, swoje szczęście i swoją inteligencję nie dowierzam. Serio, nie dowierzam. Jakie głupoty nieraz robię. Matkę bez straty serca, no nie wierzę, że zrobię. Jest jeszcze jakaś dziwna matka. Spawnująca chyba. Jakaś dziwna ta matka. Zrobiłem! The negative. Biorę. I Devil Room. I to chyba nawet dobry, bo widzę War of the Babylon. Nie, Leviathan. Kurde. Nie, War of the... Dobrze mówię. Mam pół serca. Wyobrażeń. Kurde. Tylko jak to spierdzielę. Wiedziałem, że to spierdolę.
Wiedziałem. Ale no nie możecie powiedzieć, jakby mi to wyszło, to naprawdę bym miał spore DPS-y. Miałbym spore DPS-y i może bym coś ugrał z tym jeszcze. No chciałem dobrze, no moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do Was Shiro. Widzimy się w następnych odcinkach. To jest The Binding of Isaac. Trzymajcie się. Hej, hej.